Proszę o zajmowanie miejsc. Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Budżetowej, przepraszam, Gospodarki Narodowej. Mieliśmy posiedzenie wspólne. No byłaby ładna, ale otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej. Witam Państwa. Witam bardzo serdecznie Panią Minister Pyć, Pana Ministra Otawskiego i Pana Ministra Orłowskiego. Oczywiście wraz z towarzyszącymi osobami, a także gości, którzy przybyli na nasze obrady. Szanowni Państwo, będę proponował zmianę punktów w stosunku, mówię oczywiście do Panów Senatorów, zmianę rozpatrywania punktów, kolejności punktów. I proponuję, aby punkt w porządku obrad, który macie Państwo wydrukowaną, szósty, właściwie czwarty, był obecnie pierwszym. To jest rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Pozostałe punkty zmieniamy w dół numeracji i pozostają na swoich miejscach. Oraz niektórych czy ustaw. Czy jest sprzeciw? Zmianie o zmianie. Nie ma sprzeciwu. Żadnego sprzeciwu nie ma, czyli nie ma żadnego senatora PiS 1 lipca 2015 roku na sali. Bardzo proszę. Ja przypomnę, że Sejm dobił do 628 ustaw w jednej kadencji bubli prawnych i teraz Senat będzie musiał te wszystkie buble przerobić. Zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. Różnica już jest nie wiadomo jaka, ale 628 ma być. Portów morskich, a także ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich i o Izbach Morskich. Bo to wszystko ma Bronisław Komorowski jeszcze podpisać. Implementację dyrektywy unijnej. Popatrzmy, do jak prawnego, dyrektywy 212 wygląda ten skład Senatu, JOW. Dotyczącej zmiany dyrektywy 2008, i widzicie Państwo, że w sprawie minimalnego z powodu JOW, marynarzy oraz z powodu JOW, Platforma ma 63 3 senatorów, zmieniającej PiS 31, przez 15, PSL 2 i tu po jednym z organizacją morską, określonych kodeksów Komitet Wyborczy Dudkiewicz, Komitet Wyborczy Borowski oraz dyrektywy następny Żyd, Komitet 38, zmieniającej Kuca, numer Kukiza, 2009, przez Komitet 16 w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo. Dużo hałasu o nic, cztery osoby, z dokonaniem implementacji, ale jednak dyrektyw udają demokrację. Zmiany, proszę bardzo, bo jakby to wyglądało, gdyby tutaj zmiany nie wynikające z prawa Unii Europejskiej, niczym się nie różnią ci Żydzi jeden do drugiego. A także takie zmiany, które zmierzają do usprawnienia działania, chociaż udają, że oraz zmiany brzmienia są bezpartyjni. Do wydawania aktów wykonawczych, a to oni, proszę Państwa, wszyscy są w Międzynarodowym Kongresie Żydów i te sprawy polskie Inspekcji Państwa wcale ich nie dotyczą. I bezpieczeństwa na statkach o polskiej przynależności. Inspekcji Państwa. Na jakich statkach w ogóle? Przecież zlikwidowali całą flotę. Dotyczące danych nieruchomości, a więc będzie możliwe przyjęcie uchwały. Ja przypomnę, jakie to jest bardzo niebezpieczne, że 628 bubli prawnych, które ten Sejm i Senat w jednej kadencji uchwali, spowoduje lawinowe reakcje w urzędach, bo przecież urzędnicy muszą to prawo stosować, a sami nie wiedzą, jak to robić, bo ci senatorowie też nie wiedzą. Oni na jednej takiej komisji, która trwa, nie będziemy tego oczywiście wszystkiego nagrywać, od 17.31 do 19.21. To aktu, które wszedł w życie. No to bardzo długo trwa, prawie dwie godziny. My rozumiemy intencje i potrzebę autorów omawianej ustawy, natomiast próbujemy pewnie zwrócić uwagę, że to drugi dokonać zgłoszenia wadę wymowy do Europejskiego Urzędu Patentowego. Też jakiś oba typowy urzędy są władne udzielić patentu, ale na gruncie różnych przepisów. Patenty czym będą oni się tu zajmują? I tu uwaga, z pierwszej ścieżki, uwaga, przez Polski Urząd Patentowy, Komisja Gospodarki Narodowej, przemysłowej, korzystają głównie gdzie przewodniczący mieli się nawet w nazwie. Ścieżka tańsza. Ze ścieżki przez Europejski Urząd Patentowy korzystają przedsiębiorcy europejscy. W rezultacie
Proponowana zmiana doprowadza do tego, że w dziedzinie, najbardziej dynamicznie się rozwijającej dziedzinie techniki, w przetwarzaniu informacji w telewizji cyfrowej, doprowadza się do tego, że podmiotom obcym będzie łatwiej uzyskać patent niż polskim. Czyli krótko mówiąc, no proszę bardzo, to pewnie senator jakiś niszczy się szanse polskich podmiotów na to, żeby były innowacyjne. W związku z tym, który jednak sprzeciwu na początku nie postawił. Senator zechciał zaproponować poprawkę polegającą na wykreśleniu obecnego brzmienia artykułu 1 punkt 5 i zastąpieniu do go czego poprawki do tych wszystkich bubli, które są ze sobą niespójne, które w ogóle z deregulacja całkowita systemu prawnego następuje. Celu, aktu i to się dzieje na naszych oczach, proszę Państwa. I to się dzieje celowo. Bardzo. Ja może jednym zdaniem, Pan mówił o harmonizacji. Przypomnę, no, że drugiego maksymalna. Więc no, to trzeba było też kiedy to było? Jeżeli chodzi o sprawę drugiego. Harmonizacji. Oni są tutaj dzisiaj z 3 lipca, ja oni tutaj się spotykali. Bo, nie mówię, że to zarzut, ale propozycja poprawki jest dość istotna Pana. Pierwszego, a drugiego. Dzisiaj mogła wejść. Tutaj natomiast to wkleiłem. Prosiłbym Panią o odniesienie do tego. A po drugie, bo wczoraj robiła film, czyli drugiego, jeżeli chodzi o regulamin pracy o komisji sejmowej o zgrozo finansów publicznych i znajdą wspólny punkt, to możemy, szanowny panie, stąd właśnie wiemy, że jest taki stan. Wraca komisja i na pewno, bo to sprawdzałam przy okazji. Polacy nie wiedzą o tym, że ten Sejm w jednej kadencji 628 ustaw uchwalił. Oni nawet ich nie czytają. I byłem uczestnikiem w RCL-u konferencji na temat tworzenie prawa opartego na dowodach. I z racji pracy no, mamy te doświadczenia różne w komunikacji z gośćmi, ze stroną, która wnosi to, z chcę ustawy. Państwu pokazać. Ja mam takie pytanie. Ile można byłoby zapisów z to tej jest ustawy wyjąć ta i zmieścić wiadomość, w porządzeniu? Że i oczywiście wydarzenie główne byłaby utrzymana w tej ustawie. Dziękuję bardzo. Widzieliście się Państwo z mediów? Pewnie się nie dowiecie, że... Bardzo proszę, proszę odpowiedź na pytanie Pana, a później, jeżeli jest możliwość, na moje. Oczywiście w sensie ogólnym, bo sądzę, że czasami wiceprzewodniczący Knesetu z wizytą w Senacie. Zbyt szczegółowe do oceny nawet, jeżeli chodzi wiceprzewodniczący o... Wiceprzewodniczący. Dziękuję ogromnie, panie przewodniczący. Knesetu. Za tak wspaniały wiceprzewodniczący Knesetu. Odpowiedzi. I mianowicie chciałabym powiedzieć, że wielokrotnie ze środowiskami zajmującymi się informatyką, szeroko rozumianą wczoraj, w Polsce, dyskutowaliśmy drugiego, na temat... On dzisiaj Szabas Goje już pojechały na świętować Szabas. On to był z okazji... dopuszczeniu możliwości patentowania rozwiązań stricte dotyczących programów komputerowych. Wczoraj to na stronie znalazłam, a dzisiaj już jest zdjęte. Liczne dowody na okoliczność, tego nie ma. Że środowiska polskie nie są zainteresowane. Jak wejdziecie Państwo na główną stronę, to inaczej ona wygląda, widzicie Państwo. A wczoraj znalazłam właśnie tego Żyda, jako taki, który oni się tu chwalili. To nazywa się ten wątek pan prezes Andrzej Pyrża, który ostatnio opiniował wiceprzewodniczący Knesetu Jechlel Kilgi Bar środowisk zajmujących się właśnie tą problematyką. Poza tym znamy i skąd się spotykał Europejskiego Urzędu Patentowego, to jest polegającą ten na bar Jechlel. Ale kim oni są? Znacie ich Państwo? No, nie znamy tych ludzi, nie wiemy, kim oni są. A czemu tu się przestało? Co tu się stało? Skończyło się. Przejdziemy w takim razie na inną komisję, na której będzie to samo, czyli przewodniczący w ogóle nie wie, o czym mówi. Niesamowite, rozłączyli nam internet. No.
Proszę zobaczyć. Odłączono mi internet w tym momencie. Wiceprzewodniczący Knesetu ma taką moc sprawczą, że aż strach się bać. W takim razie dziękuję Państwu. Do następnego nagrania.